29 stycznia. Droga w dół, część druga. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Pierwszy rozdział, 23 wiersz. Według Pawła najlepszym przykładem głupoty są ludzie, którzy odwrócili się od Boga i przyjęli bałwochwalstwo. Najbardziej irracjonalną sprawą jest ignorowanie Stworzyciela i wielbienie rzeczy stworzonych. O tym pisał już Izajasz, podając przykład rzemieślnika, który bierze kawałek drewna i robi sobie Boga i oddaje sobie mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana. Połowę jego spala w ogniu, drugą jego połowę spożywa mięso i je dosyta, na to ogrzewa się przy tym i mówi: ej, rozgrzałem się, a z reszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka, któremu oddaje pokłon i do którego się modli, mówiąc: ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Księga Izajasza, 44 rozdział, 15-17. Autor starożytnej księgi zwanej pod nazwą Mądrość Salomona rozwija myśl o głupocie związanej z kultem bałwanów. Mówi o tworzeniu drewnianego bożka pomalowanego czerwoną farbą, którego człowiek umieszcza w kapliczce i przybija do ściany. Następnie zabezpiecza go, by nie upadł, bo wie, że sam posążek się nie utrzyma. Potrzebuje pomocy, gdyż jest zwykłym tworem ludzkim. Potem modli się przed tym martwym przedmiotem o swój dobrobyt, żonę i dzieci, śle modły o swoje zdrowie do martwego przedmiotu, który nie może nic uczynić. Modli się o pomyślną podróż przed przedmiotem, który nie jest w stanie zrobić ani jednego kroku. Mądrość Salomona, 12 rozdział, 15-18. Paweł i Żydzi uważali czczenie bożków za rzecz śmieszną i głupią. W liście do Rzymian apostoł pisze, że głupota jest ta była skutkiem odwrócenia się ludzi od Boga i tego, co o nim wiedzieli. Było to rezultat zaciemnionego myślenia. Czy my ludzie w wieku XXI możemy dostrzec związek głupoty z bałwochwalstwem? W czym pokładamy ufność? W czym widzimy piękno i mądrość? Czy czasami nie tworzymy sobie innego rodzaju bożków? Dziś mamy okazję zbadać swoje życie. Jest czas na to, aby jasno pomyśleć i poświęcić się na nowo temu, który wszystko stworzył. Amen.